Cześć, witam na kolejnym odcinku. Dawno nie było na kanale, ale dzisiaj wracamy z bardzo dobrym odcinkiem. Jeśli Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę, ale nie zapomnij o zasubskrybowaniu kanału, jest to ważne. Do końca roku chcę dobić 100 subskrypcji, a bez Twojej pomocy to się jednak nie uda. Bo 24,6% nie subskrybuje, a jest to ponad 20 osób. Jakby te 20 osób zasubskrybowało, to już byśmy mieli naprawdę sporą liczbę, już tylko 7 subskrypcji brakowało do tych 100 subskrypcji, które chcemy osiągnąć. Ale pamiętaj, 3 subskrypcje, jeszcze dzwoneczek, żeby wszystkie filmy Ci się wyświetlały. Nie zapomnij niego kliknąć i wybrać wszystko. Jeszcze masz łapkę w górę, bo pod tym filmikiem chcę, żebyście dostawili 15 łapek w górę. A jak już to zrobiłeś, zostawiłeś subskrypcję. Jeszcze raz powtarzam, łapkę w górę, to już myślę, że możemy zaczynać. I pamiętaj, oglądaj do końca, bo jest to bardzo ważne. Myślicie, możecie się domyślić po temacie odcinka, który jest wiadomo jaki, czyli najbardziej perfekcyjne zdjęcia na świecie. No myślę, że nie ma nic lepszego niż satysfakcja, jakie to może być perfekcyjne. Jeśli zastanawiasz się kiedyś, czy widziałeś coś perfekcyjnego, to na dzisiejszym odcinku możesz się przekonać, czy na pewno tak perfekcyjnego, jak te zdjęcia, które dzisiaj zobaczysz. Pamiętaj, te zdjęcia nie są moje, są z pewnego kanału, więc jak chcesz te zdjęcia sam zobaczyć, jest ich o wiele więcej, bo dzisiaj przyjrzymy tylko kilka. Możesz wejść w link w opisie, koniecznie zawsze czytaj opis, a tam zobaczysz link do kanału. Przedłużając, zaczynajmy z pierwszym. No więc tak, jak widzimy, mamy tu murę, która pięknie swoją formą, swoim kształtem, tutaj w gałęź, jeszcze to wklęśnięcie, no niesamowite. Jak to trzeba było uchwycić ten moment, kiedy chmura jest idealnie. Choć, nie wiem, użyli tu Photoshopa czy nie, możecie napisać w komentarzu, ale jest bardzo prawdopodobne, że ta chmura mogła się tak idealnie uformować, żeby ta gałąź się też do niej wpasowała i dzięki temu uzyskaliśmy taki efekt. No, widzę, że zaczynamy bardzo ostro, ale w tym zdjęciu widzę taki jeden haczyk, że ta gałąź czasem wystaje w tą górę, jakby jeszcze nie wystawała i była taka równa, to by było już mua. Ale zdjęcie jako zdjęcie oceniam naprawdę. Wiecie, bardzo lubię Minecrafta, gram w niego, oglądam na kanale Bojan, macie ten link też również w opisie, ale jednak patrzmy na kolejne zdjęcie. Tutaj jest faktycznie płotek z Minecrafta. No, zobaczcie sami, to jest równy kwadrat, to jest sześcian. No, Minecraftie, ziemia, trawka, ziemia. Proszę, mamy tak samo. No, nie wiem, jak ktoś równo musiał tą łopatą wykopać. Jeszcze tutaj coś jest nie tak, bo jak to możliwe wykopać, ale żeby ta ziemia była tak równo? No nie wiem, napiszcie w komentarzu, czy byście tak dali radę. Ja na pewno nie, ale myślę, że jak komuś się to udało, to jest naprawdę mistrzem. No bo żeby tego klota wyjąć stamtąd i wyłożyć go obok, żeby się nie rozsypał. Ja nie wiem, on chyba tam klej musiał być sklejony. I jeszcze, żeby tak równo go ładnie wykopać. No jak w Minecrafcie. Dobrze, widzieliśmy już chmurę. Widzieliśmy drzewo z chmurą. Widzieliśmy klocka z Minecrafta. To dlaczego nie może być człowieka? No, widzimy, człowiek idealnie się wpasował w kolory natury. Więc gdy spojrzymy na to zdjęcie, niby nie są te ubrania dopasowane tak bardzo kolorystycznie do koloru nieba, morza i potem piasku, plaży. Więc tutaj ale jakby patrząc, że te równo ma tutaj koszulkę, ucięte spodenki, no ma, jakby spojrzeć na to z takiej innej perspektywy, to jest bardzo dobrze zrobione, bo nie widać takiej, jest różnica, duża, ale jednak to zdjęcie mi się bardzo podoba. Te kolory są może nie najlepiej dopasowane, taki jak kolor nieba, tutaj jest trochę ciemniejszy, jak kolor morza, czyli kolor plaży niby się odróżnia, ale jakby się nie odróżniało, to by było znać człowieka. Do kolejnego zdjęcia. Nie wiem jak u Was, ale w szafie, nie wiem, ja nie umiem tak perfekcyjnie złożyć tych ubrań. Ktoś chyba musiał je odpakować po kupieniu i od razu ułożyć tak, jak były spakowane. Bo jak wiecie, filmowo, to oni pakują tak płaściutko, bez zagniecenia, bez
zawinięcia, rękawka, bez niczego. A tutaj mamy, proszę bardzo, w szafie ułożone cudownie, cudownie. Jak to możliwe? Zastanówmy się. W szafie jest tyle ubrań, że tam jakby tak się miało ułożone nawet, to już by było więcej miejsca, więcej ładniej, może bardziej, zależy. Ale tutaj, no powiedzmy sobie szczerze, ktoś musiał się chyba naprawdę napracować nad tym włożeniem tych ubrań do szafy. Choć się nigdy nie zastanawiałem, żeby tak wkładać pięknie złożone prania do szafy. Jak jecie sobie serek, taki serek, no serek, zwykły jogurt, no cokolwiek innego. Czy zależy komuś otworzyć kiedyś tak, żeby nie było nawet najmniejszego zabrudzenia tego serka na wieczku? No bo ja nie wiem, mi się nigdy tak nie zdarzyło. Zawsze go albo zlizywałem, albo zdrapywałem łyżeczką. Ale tutaj komuś, proszę bardzo, idealnie się otworzyło. No cudownie, cudownie. Nie zmarnuje serka, nie zmarnuje czasu na zdrapywanie, bo to też nie jest fajne. Ale no cudownie, po prostu aż miło popatrzeć na taki serek. Ja nie wiem, ale może ktoś wykasował, może ktoś umył to wieczko. No nie wiem, ale to jest no perfekcyjnie. Jak się mogło tak perfekcyjnie otworzyć serek? Serek jak się otwiera, to jest zawsze na wieczku połowa serka. A tutaj nie ma nic. Cudownie. Napiszcie, czy wam się tak kiedyś otworzyło. Dobra, zmieniliśmy teraz tło, będzie ciekawie. Przejdźmy znowu do tematyki Minecrafta. Czasem, jak jesteście sobie na kreatywie, może na survivalu, może na innych trybach, choć już nie ma, ale lecicie sobie na kreatywie po prostu, literą na survivalu, jak już ją zdobyliście, to gratulacje, ale Minecraft czasem potrafi zaskoczyć. Tutaj mamy dwa piękny krajobraz. Widzimy na zdjęciu obok, jak po jednej stronie jest pustynia, a po drugiej dżungla. W prawdziwym świecie to jest niemożliwe, żeby tak równo było podzielone kreską, jakby ktoś zaznaczył kreską, namalował dżunglę, a po drugiej pustynię. W dżungli bardzo wilgotno, pada deszcz, dużo razy, lasy równikowe, tak? A tutaj obok pustynia. Jak komuś się znudziło mieszkać, bo za bardzo deszczowo, idziemy na pustynię. Ktoś się za bardzo opalił, idzie do lasu. Tak to wygląda, by wyglądało w prawdziwym świecie. Jednak w Minecrafcie wszystko jest możliwe. Zbliża się lato i będzie coraz goręcej, więc myślę, że coraz więcej osób będzie chodziło już na lody, na świderki, na lody wodne, na Big Milk i tak dalej. A tutaj mamy piękny obraz loda, który się trafił bardzo równo. Czekolada się pięknie rozłożyła. Takiego loda trafi, to trzeba mieć farta. Ale jak tak patrząc, no to ja nie wiem. Czy to przypadek, czy to specjalnie tą czekoladę tak rozłożyli? No, zobaczmy. Biały, no zakręcony jak zawsze, tylko czekolada jest po jednej stronie, a no, trudno to określić jakimkolwiek słowem. Ale patrząc na wcześniejszą grafikę Minecrafta, to jednak równo, wszystko podzielone kreską jest możliwe, bo tutaj mamy bardzo równo tego loda wyłożonego i się kręci tak do samej góry, nie jest tak, że równo czekolada trochę przesunięta i na samej górze w ogóle stała czekolada. Nie, tak nie ma. Tutaj jest kreską znowu. Po jednej stronie czekolada, po drugiej. W tym roku, choć zimy nie było, możecie umrzeć za chwilę na zdjęciu. W tym roku tak mało śniegu było i śnieg w dodatku w maju to już jest w ogóle coś, ale za chwilę użycie zdjęcia, na którym jest bardzo dużo śniegu, więc w tym roku to jest coś pożądanego, można na zdjęcie chociaż popatrzeć. No, na tym zdjęciu obok, na ławeczce, śnieg się pięknie ułożył, bardzo równo. Nie wiem, ktoś chyba musiał nożem tak ciachać piłą, żeby to równo wyciąć. No, niemożliwe. Popatrzcie sami, jak to jest równo. Chyba ten raj perfekcjonistów, te perfekcyjne zdjęcia opierają się na tym, że wszystko jest pod kreską. Zawsze mi mówili, żeby nie rysować drzewa pod kreską, a tutaj wszystko jest pod kreską. Idealnie, idealnie. Śnieg, Minecraft, lód, wszystko. Wszystko. Wszystko to wszystko. Wszystko. Tak. No, dalibyście radę zrobić coś takiego, ja nie wiem, to musiało być ubijane, no coś z tym niezwykłego, no po prostu. Ale, no przyjrzyjmy się, to zdjęcie jest fajnie zrobione. Czy to jest
jakieś ławeczka, stolik może, ale śniegu jest dużo, a jest tak równo, że tylko patrzę na to zdjęcie, bo w tym roku natura nam nie dała, a raczej to my sami go sobie odebraliśmy. Tutaj od razu mamy zdjęcie. Kredki ułożone perfekcyjnie, kantem w kant, ostrzem do ostrza, ułożone same, tak naprawdę się łączą, jakby powiedzieć. Nie wiem, kto z was tutaj widzów, czy ty, czy on, czy ona, na pewno nie ja, ma tak pięknie zatemperowane kredki. No, pomyślmy sobie, ile to trzeba by było takie kredki temperować. Raz się zatemperuje za dużo, złamie się. Raz się zatemperuje za mało, coś się znowu stanie. Potem będzie się chciało więcej, znowu się złamie. No i to można szału dostać. Dlatego ja nie wiem, jak ktoś tutaj, to chyba musiało być od razu po kupieniu te kredki wyłożone i od razu poskładane, bo to jest niemożliwe. Ale popatrzmy jeszcze raz na to zdjęcie. Według mnie bardzo fajny efekt wyszedł. Kolory fajnie się zlewają, a te ostrza pasuje jedno w drugie. Bardzo mi się podoba. Widzieliście jeszcze jajecznej piramidy, to możecie ją zobaczyć za chwilę. A tutaj ta piramida, zamiast piramidy w Gizie, mamy piramidę jajeczną w Polsce. Jest to jajko na jajku, jajko na jajku, jajko na jajku, jajko na jajku i na samym górze ciemne jajko. Idzie to bardzo stopniowo, od najniższego do najciemniejszego. Fajne zdjęcie, fajny pomysł, możecie spróbować, tylko że będzie pewnie przy tym dużo zabawy, bo będzie spadać, sturliwać się i tym dużo sprzątania. Dobra, tego zdjęcia nie będę omawiał. Powiem o to zdjęcie, to już powiedziałem. I komu się uda rozszyfrować, o ile ktoś obejrzał do końca, komu się uda rozszyfrować, o co chodzi w tym zdjęciu, proszę pisać w komentarzach. Komu się uda, przytniemy serduszko, wypromuję na kolejnym odcinku. A teraz przejdźmy do następnego zdjęcia. Tutaj widzimy znowu piękny rząd aut. Tym razem znowu pod kreską. Znowu pod kreską. Nie wiem, ile tym autem jest. 1, 2, 3. Dobra, nie doliczę się. Na pewno 100. Może trochę mniej, może więcej. Napiszcie, jak wam się wydaje. No tak. Te zdjęcia opierają się wszystko pod kreską, pod kreską, pod kreską, pod kreską. Ja nie wiem, ja myślałam, że tu będzie jakieś piękne, jakieś arcydzieła, stworzenia, wszystko jakby symetryczne, jakiegoś motylka symetrycznego ktoś narysował, a tutaj wszystko pod kreską. No, ja nie wiem, no zobaczmy jeszcze raz. Auta stoją no idealnie, ale wydaje mi się, że to są wszystkie auta tej samej marki, tak samo wyglądające, bo to niemożliwe, żeby auta idealnie się wpasowały różnych marek. Widać, że to są te same marki i trafił wam się kiedyś idealny Airbus? Bo mi nie. Może bez żadnej pesteczki, czerwony, słodki. Znaczy, w tym przypadku nie wiemy, czy jest słodki, bo nie mamy możliwości go spróbowania. Ale widzimy, nie ma pestki. Nie ma nawet malutkiej, żółtej pesteczki, które mnie najbardziej denerwują. No i co można powiedzieć o takim Airbusie? Wygląda, że jakby się chciało go zjeść. Nie wiem, ale ludzie, którzy otwierają serek bez tego serka na tej do otwarcia, tej wiecie, otwarciu, to muszą i z takim rozbuzem, z takim lodem muszą mieć naprawdę szczęście. Zazdroszczę. A my się już niestety zbliżamy do końca odcinka, jest przy nami jeszcze ostatnie dwa zdjęcia. Przy autach mówiłem, że wszystko tu jest pod kreską, że nie ma jakiegoś odbicia lustrzanego perfekcyjnie. No tutaj widzimy perfekcyjne odbicie lustrzane, gdzie piękny zachód słońca, drzewa, chmura. Pięknie się odbija od tafli wody. No, naprawdę bardzo podoba mi się to zdjęcie. Jest naprawdę, nie wiem, przypadkowo na nie trafiłem, ale naprawdę super zdjęcie, bo naprawdę taki widok nieraz się, bardzo rzadko się widzi. Przez okno widzę, ale to budynki nie zasłaniają zachód słońca. Więc jakby popatrzeć na to zdjęcie, to naprawdę się można nim zauroczyć. Przed nami już niestety ostatnie zdjęcie, ale pamiętaj, że jak zostawisz łapkę w górę i po tym odcinku mamy 15, lecimy już takie następne. Dobra, na sam koniec zostawiłem zdjęcie takie śmieszne trochę. Zobaczcie, mamy tutaj pieniądze. To
takiego banknota, tak? Nie wiem, z jakiego to jest kraju. Możecie napisać, jaki to jest budynek i jaki to jest kraj w komentarzu. Bardzo zapraszam do pisania, bo ja bardzo lubię poczytać komentarze. Jak ktoś pisze komentarz, to zawsze zostawiam serduszko albo łapkę w górę. Ale zawsze coś zostawię, albo łapkę w górę, albo serduszko, albo mu nawet odpowiem. Ale tutaj, to zdjęcie teraz, nie wiem, jaki to jest budynek. Możecie naprawdę, zapraszam do pisania. Ale idealnie. Idealnie się wpasowało. Oczywiście mam być na pół złożony, bo ten budynek jest przedstawiony na banknocie pewnie w całości. No to jest wpasowane tylko połówka, żeby to miało ten perfekcjonizm, miał jakiś sens. Ale też nie jest sztuką dopasować tak banknot, żeby idealnie, połowicznie pasował. Jeszcze pewnie trudno jest utrzymać go w tym samym miejscu, jeszcze zdjęcie robi, więc to też jest nie najprostsze, więc tutaj gratulacje dla autora fotografii. No, to było ostatnie zdjęcie. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie odcinka. Kto obejrzał do końca, niech napisze w komentarzu. Jak odpowie na to ostatnie pytanie, to znaczy, że obejrzał do końca i na pewno mu przytnę serduszko. Ja Wam bardzo dziękuję. Napiszcie, możecie napisać również, które zdjęcie Wam się spodobało najbardziej, które według Was było najlepsze i które i na pytania odpowiedzieć, które Wam zadałem. Ja Wam bardzo dziękuję, bardzo osobom, które oglądają do końca, tym, którzy subskrybują, bo jest to ważne, żebyśmy dobili 100 subskrypcji. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, 15 łapek w górę, jedziemy z takim kolejnym. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć!